Rozdział 8. Doświadczenia w pustyni. Spojrzenie wstecz. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które dziś ci nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Wersety od 1 do 2. Pokrzepiające jest spoglądanie wstecz na drogę, którą prowadził nas nasz Bóg. Przywoływanie sobie na pamięć Jego łaskawego prowadzenia, przypominanie sobie, jak się nami ujął, za nami ujął w tej czy innej sytuacji. Uwolnił z trudności i pomógł, gdy czuliśmy się bezradni i wskazał nam drogę, gdy nie wiedzieliśmy, w którym kierunku się udać, ganiąc nas przy tym za nasze zbyteczne obawy i wypełniając serca pieśnią chwały i dziękczynienia. Nie mylmy jednak tego ze zwyczajem spoglądania wstecz po to, by wyliczyć wszystkie nasze zasługi, nasze postępy i nasze sukcesy. Nawet jeśli przyznajemy, że jedynie łaska Boża pozwoliła nam zrobić dla Niego to czy tamto. Mimo to takie rozpamiętywanie prowadzi zwykle do zgubnego samozadowolenia, na które nie pozwala duchowe usposobienie. Tego rodzaju egoistyczne retrospekcje mają podobnie negatywne oddziaływanie, jak nieustanne patrzenie w siebie z gorzkim niezadowoleniem. W ogóle zajmowanie się własnym ja nie przynosi nigdy pożytku i zadaje śmiertelny cios wszelkiej prawdziwej społeczności. Wszystko, co ma na celu zajęcie nas naszym własnym ja, powinniśmy skrupulatnie osądzać i odrzucać, gdyż prowadzi to jedynie do osłabienia wewnętrznego życia. Przypomnijmy sobie na chwilę godne uwagi słowa apostoła. Bracia, ja o samym sobie nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Filipian 3 rozdział od 13 do 14 wersetu. O czym zapomniał apostoł? O miłosierdziu Bożym, którego doświadczał podczas całej swojej pielgrzymki na ziemi? Dzieje apostolskie 26-22, 2 Tymoteusza 3 rozdział 11, 2 Tymoteusza 4 rozdział 16-17 udowadniają, że w żadnym razie tak nie było. Jestem przekonany, że w powyższym wersecie apostoł mówił o rzeczach, które nie miały żadnego związku z Chrystusem, w których serce mogło szukać swego spoczynku, ciało zaś powodu do chluby. Paweł rozpoznał, że rzeczy te były dla niego ciężarem i przeszkodą. Zapomniał o nich w swojej gorącej tęsknocie za wielką i wspaniałą rzeczywistością, która przed nim leżała. Żadne dziecko Boże nie będzie przecież chciało zapomnieć o tych chwilach swojego ziemskiego życia, których doświadczało dobroci i miłości i miłosierdzia i wierności Bożej. Wręcz przeciwnie, zawsze pozostanie to jednym z najmilszych zajęć, by zatrzymywać się nad błogosławionymi wspomnieniami wszystkich dróg naszego Ojca, który nas prowadził przez pustynię do naszej wiecznej Ojczyzny i odpoczynku. Tak więc również i synowie izraelscy mieli zachować w pamięci całą drogę, którą prowadził ich Bóg, aby podczas rozważania przeszłości ich serca zostały wypełnione wdzięcznością i wzmocniły się w zaufaniu do Boga w obliczu przyszłości. Tak powinno być zawsze. Powinniśmy nieustannie wysławiać Pana za każdy etap drogi, który pozostawiliśmy już za sobą,
i ufać Mu odnośnie wszystkiego, co jeszcze należy do przyszłości. Obie te rzeczy przyczyniają się do uwielbienia Pana i wzmacniają nasz pokój i naszą radość. Jeżeli oko spocznie na liczne Eben Haezery, które leżą wzdłuż naszej drogi, to samoistnie z serca wypłynie wdzięczne Alleluja ku temu, który pomagał nam aż dotąd i z pewnością nadal będzie stał u naszego boku. W pierwszej księdze Samuela, 7 rozdział, 12 werset jest o Aben Haezer. Bóg pomagał, Bóg pomaga i Bóg nadal będzie pomagał. Błogosławiony, mocny łańcuch, którego wszystkie ogniwa noszą imię Boża, niezawodna pomoc. Słowo Boże wzywa nas jednak tutaj do tego, byśmy z wdzięcznym sercem zatrzymywali się nie tylko nad miłosierdziem i łaskawą pomocą naszego Ojca, lecz także nad upokorzeniami i doświadczeniami, które zesłała na nas Jego mądra i wierna i święta miłość. Wszystkie te rzeczy kryją w sobie pełnię błogosławieństw. Są to przejawy miłosierdzia Bożego, za które na wieki będziemy Go chwalić. Zachowaj w pamięci całą drogę, wszystkie stacje i wydarzenia wcześniejszych etapów podróży, każdą scenę z życia w pustyni, wprowadzenie Boże od początku do końca, które wszystkie miały ten jeden cel, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Ostatni powód jest szczególnie ważny. Gdy zaczynamy swoją drogę za Panem, doprawdy niewiele wiemy o głębokościach zła i głupoty, jakie są w naszym sercu. Ale im więcej postępów czynimy na drodze wiary, im bardziej posuwamy się naprzód, tym bardziej dostrzegamy, co jest w nas i dookoła nas. Poznajemy głębię zepsucia w nas samych oraz pustkę i bezwartościowość wszystkiego, co jest na świecie. Tym samym zaczynamy rozumieć, jakże niezbędne jest, byśmy żyli w nieustannej zależności od Pana. Wszystko to ma swój głęboki cel. Sprawia, że stajemy się pokorni i nieufni wobec samych siebie. Uwolnieni od pychy i samowoli. Z drugiej strony kurczowo trzymamy się w szczerym dziecięcym zaufaniu tego, który może zachować nas od upadku. Im bardziej wzrastamy w poznaniu samych siebie, tym lepiej rozumiemy łaskę i miłość Bożą. Wtedy rozpoznajemy także Jego cudowną cierpliwość, w której znosi On nasze słabości i błędy. Jego miłosierdzie, które kazało Mu ująć się za nami oraz Jego staranie o wszystkie nasze potrzeby. Zaczynamy rozumieć nieodzowność doświadczeń, przez które nasz Ojciec przeprowadził nas dla naszego trwałego pożytku. Praktyczne skutki wspominania dróg Bożych są nieocenione. Nadają naszemu charakterowi stanowczości i łagodności. Uwalniają nas od głupich, niedorzecznych poglądów. Uczą nas cierpliwości i wyrozumiałości względem innych. Łagodzą naszą ocenę i pozwalają ocenić nam postępowanie innych w jak najlepszym świetle. W dwuznacznych sytuacjach będziemy raczej skłonni, by przypisać im dobre motywy, niż od razu posądzać o zło. Jest to kilka z wielu owoców naszych doświadczeń w pustyni, o których zdobycie wszyscy powinniśmy zabiegać.